trendach, jak i to Państwo piszą w czacie, w związku z tym na to uczulam. Webinarium będzie ogólnodostępne, zatem też jest kwestia tego, czy to będziemy się poruszać. Pracujemy w ten sposób, że ja będę przez 1,5 godziny Państwa namawiał na przekazanie 1% na sieć obywatelską Watchdog Polska, natomiast później się pożegnamy. To jest jakby najważniejsze, a merytorycznie każdy sobie doczyta. Poważnie, to tak, pracujemy mniej więcej w takim, przypominam, że to jest drugie webinarium, trochę też kontynuacja pierwszej części webinarium, zaproszenie o webinarium informacji, był link do nagrania, zatem można sobie odsłuchać to, co było powiedziane, co ja mówiłem podczas grudniowego spotkania. I to, co ja bym chciał dzisiaj, trochę kończąc, też dopowiadając, zająć się jeszcze trochę jawnością, pokazać ją trochę z innej perspektywy, a tak naprawdę dopełniając to, co było podczas pierwszego webinarium. Chciałbym jeszcze odnieść się raz do skarg, wniosków i petycji, ze względu na to, że ten temat do nas wraca, do sieci obywatelskiej Watchdog Polska. To tak mówię, ale nie wiem, czy mnie słychać. No, jak wystartowało, to już dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I raport o stanie gminy. No to jest kwestia, nad którą w sieci pracujemy, ale nie tylko my jako sieć obywatelska Watchdog Polska pracujemy, ale też to jest kwestia różnych organizacji. Też staramy się jednocześnie przyglądać się, jak różne środowiska pracują nad raportem o stanie gminy. Takie środowiska najbardziej zaangażowane to jest Fundacja Batorego, program Akademia Samorządowa i oczywiście sieć obywatelska Watchdog Polska. W takim myśleniu o tym, co w tym raporcie o stanie gminy, jak w ogóle z nim pracować, czy on może być ważny z punktu widzenia kontroli obywatelskiej, wiedzy o tym, co się dzieje w mojej gminie, w naszych gminach. Później znowu trochę powiem, bo to też było, miało być podczas pierwszego webinarium, ale dzisiaj o tym powiem, to są kwestie takich tych elementów prawa samorządowego, które w jakim zakresie mogą pomagać w tym dialogu, bym powiedział, pomiędzy mieszkańcami a władzą, ale też jakby takich uprawnień, jeżeli chcemy coś wiedzieć, albo w jakim zakresie radni by chcieli wiedzieć, czy możemy radnych w jakiś sposób zachęcać. No i wrócimy do tej kwestii jawności obrad sesji komisji z takiego punktu widzenia tego, co się, mimo że to już było podczas tego grudniowego webinarium, ale jeszcze raz to, żeby powiedzieć w zakresie jawności komisji, możliwości nagrywania komisji, czy też sesji tego, co się dzieje na tym styku prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który w jakimś zakresie stara się myśleć o tym, o tej jawności sesji komisji. Nie w sposób, który odpowiadałby mojemu rozumieniu jawności tych organów. Więc tak postaramy się to przejść. Ja mam taką propozycję w związku z tym, że jesteśmy tutaj we dwoje z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, w sensie osób, które organizują to webinarium. Jest z nami Agnieszka Podgórska, jestem ja. W związku z tym mam taką propozycję pytań, bo są różne pomysły na to, żeby prowadzić webinarium. Ja mam taki pomysł, że ja będę opowiadał o tych różnych rzeczach, o których mam zamiar powiedzieć. Będą padały pytania i będziemy się starali, żeby one były, te pytania, żeby były na końcu, ze względu na to, żeby, znaczy można pisać je na bieżąco, my będziemy je zbierali, natomiast ja się postaram do nich odnieść na końcu, ze względu na płynność webinarium. Jeżeli ja zacznę odpowiadać na poszczególne pytania osób, które będą tutaj zadawały, pewnie z różnego poziomu, dotyczące różnych podmiotów czy różnych problemów, to utkniemy na tym takim poziomie pytania i odpowiedzi. W związku z tym proszę pamiętać, że zadajemy pytania, natomiast będziemy je porządkowali na końcu i postaram się odpowiedzieć na końcu. Przedział czasowy, jeżeli chodzi o to webinarium, to jest maksymalnie 90 minut, ani minuty dłużej, więc tutaj jest ta kwestia ważna. A i poza pytaniami to też jest taka kwestia, która będzie nas dotyczyła, ze względu na to, na skład osób, które ja tutaj widzę, to bardzo dużo osób ma swoje doświadczenia, zarówno w zakresie jawności, funkcjonowania procedury skarg wniosków czy petycji, o raportu o stanie gminy, tych uprawnień, którzy mają radni, bo widzę tutaj też radnych, ale też przedstawicieli organów wykonawczych, więc grupa jest fajna z takiego właśnie punktu widzenia, że są różne osoby. Do czego ja dążę? Do tego, żebyście się dzielili nie tylko pytaniami, ale też wątpliwościami czy pomysłami.
tak jak powiedziałem, czat się nagrywa, więc jeżeli ktoś ma na przykład, jeżeli będę mówił o raporcie o stanie gminy, ktoś mówi, słuchajcie, mam świetny pomysł na raport o stanie gminy, mam fajny pomysł na spotkanie, czy ktoś w ogóle ma jakiś przykład, to wrzucajcie to do czatu, to będzie, ewentualnie my zobaczymy też, co z tego wyniknie i może jakiś zrobimy opis. Na przykład podczas webinarium były takie i takie tematy, padły dobre praktyki, stąd zrobimy link. Czy będzie przerwa? Tak. O 20:30. Pani Marta pyta. Czy ja mam zrobić przerwę już teraz na kawę? Przerywa. Boże. Przerywa wszystkim, czy tylko... To jest bardzo ważne. Żeby jeszcze... Nie przerywa. To pani Marto, jest tak, że no jeżeli przerywa, to jeżeli jest tylko tak, że mogą być pojedyncze osoby, którym przerywa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli by przerywało wszystkim, to piszcie. Dobrze, więc tutaj nie mam na to wpływu. I zaczynamy. O tej jawności, o której... Dziękuję. Dobra. Ja bym chciał powiedzieć o podstawowej rzeczy, która mogłaby uciec podczas ostatniego webinaru. Ja też pokażę na takim przykładzie, który jest ważny. To jest jedna ważna rzecz. Ten nasz dostęp do informacji, czy prawo do informacji jest skonstruowane w ten sposób, że i to też my w sieci obywatelskiej wielokrotnie powtarzamy, żeby oddzielić podstawę prawa do informacji od procedury. Czyli to, co my wałkujemy, mówimy i też staramy się to wyraźnie pokazać. To, że polska jawność jest skonstruowana w ten sposób, że to, w jaki sposób możemy uzyskać informacje, czy w jaki sposób druga strona ma ją udostępnić, to są ustawy, czy to będzie ustawa o dostępie do informacji publicznej, czy inne ustawy. Natomiast w tych ustawach ma być bezpośrednio tryb. Nie to, do czego mamy dostęp, czy co jest tak zwaną informacją, czy nie to. Podczas pierwszego webinarium pokazywałem na przykładzie też naszego stanowiska, w jakim wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale co chcę pokazać, bo to się nie pojawia w niektórych też naszych wypowiedziach, że proszę zobaczyć, to jest wyrok z września 2002 roku, na samym początku funkcjonowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I to jest też ważne dzisiaj w tej jawności, o której ja będę mówił, będę się bardzo odnosił do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Żeby pokazać też, jak naprawdę mamy dobre orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego właśnie w tych gwarancjach jawności. I co jest ważne, Trybunał Konstytucyjny we wrześniu 2002 roku właśnie wskazuje tę relację pomiędzy Konstytucją a ustawą, tak naprawdę ustawą o dostępie do informacji publicznej. I Trybunał wskazuje, jak teraz widzą Państwo na tym slajdzie, że to delegacja, to upoważnienie dla ustawodawcy, czyli dla twórcy ustawy, dotyczy bardzo podstawowej rzeczy. To są kwestie proceduralne, czyli i organizacyjno-techniczne, czyli te tryby. I Trybunał wskazuje, że bezpośrednio to, co powinniśmy mieć w ustawie, czego powinniśmy poszukiwać w ustawie o dostępie do informacji publicznej, to jest właśnie to, jak ta informacja ma być udostępniona, albo jak mam o nią wnioskować. I to jest ten dylemat, przed którym stoimy w Polsce, i co też było podczas pierwszego webinarium, ale też, żeby Państwo sobie uzmysłowili, bo mimo, że tutaj na przykład dzisiaj w webinarium są osoby, które zajmują się jawnością od dłuższego czasu, wnioskują, pytają, to też wielokrotnie od tych osób mam możliwość usłyszeć takie pytanie, czy to jest tak zwana informacja publiczna? Mimo, że wydaje mi się, że nie powinniśmy sobie tego zadawać pytania, bo w tym gruncie konstytucyjnym my mamy prawo do wiedzy o wszystkim, co się dotyczy sfery publicznej, wydatkowania pieniędzy publicznych. Natomiast ważne, a my dalej jesteśmy w tym tak naprawdę przedbiegu tego wszystkiego, w momencie, w którym sobie zadajemy pytanie, ale czy to jest tak zwana informacja publiczna? Czy ja mogę o to pytać? I to jest mimo że mi się wydawało, że już jesteśmy trochę dalej, tak naprawdę w ogóle w myśleniu o jawności w Polsce, to dalej, to jest ten błąd, nawet nie błąd, to jest, tak nam wyprali głowy. Ja nawet chciałem powiedzieć trochę inaczej, bo nie chciałbym używać takiego sformułowania, jak to pan Piotr napisał, że nam wyprano te głowy, ale że my też wchodzimy w tę grę.
I cała taka debata, co jest informacją publiczną, a co nie, tak właśnie się odbywa. I co jest jeszcze gorsze w tym wszystkim, że my się posiłkujemy bardzo orzecznictwem. Znaczy, tak naprawdę jakby ta debata o jawności dotyczy debaty o co jaki sąd orzekł. Nie odwołujemy się do tego, nie odwołujemy się do prawa, czyli okej, okay, no, mamy konstytucję, mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2002 roku, gdzie Trybunał wskazuje wprost. W ustawach tryby, o co możemy pytać w Konstytucji? No tak, takie mamy, takie prawo. Natomiast my wchodzimy tu i to jest jakby bardzo ważne, żeby jak zaczynamy sami się zastanawiać, czy mogę o coś pytać, czy coś jest informacją, bo złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a mi tam odpisują, to nie stanowi informacji publicznej, kropka, i natychmiast leci 8 wyroków, bo tak orzekły sądy w Szczecinie, w Białymstoku, w Gorzowie, w Warszawie, bo to nie stanowi informacji publicznej. Przesuńmy ten, znaczy naprawdę jest bardzo ważne, żeby też zachęciłbym do przeczytania tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do takiego myślenia o tym, że to może jest trochę inaczej, niż my przez ostatnie 18 lat próbujemy zrobić. No bo to jest też jakby ten wątek do tego, że trzeba ustawę o dostępie do informacji publicznej zmienić. No, trzeba ją zmienić, bo ona nie funkcjonuje, bo już teraz nikt nic nie wie, co jest tak zwaną informacją publiczną. Bo któryś sąd orzekł, że faktura nie jest informacją publiczną, a któryś orzekł, że jest informacją publiczną. Znaczy, ja nie wiem, co musielibyśmy chyba zmienić konstytucję, żeby doszło do takiej sytuacji i wpiszemy do konstytucji, że faktura jest informacją publiczną. No, jakby, znaczy, bardzo jest ten ważny element, który ucieka i ja się trochę powiem tak z emocji, znaczy nie godzę się na to, znaczy nie godzę, mamy bardzo dobry standard konstytucyjny polskiej jawności, który nie istnieje, istnieje, ale nie funkcjonuje, no i wracamy do, dlatego tak chyba jest ważne to, żeby przypominać ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Będę mówił też o informacji publicznej, panie Przemysławie, przetworzonej też jakby na gruncie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zatem na tym pierwszym elemencie, żeby jak już nie mamy argumentów, że coś nie jest, a coś jest informacją publiczną, jest ten spór o tę tak zwaną informację publiczną, to wróćmy do tego wyroku K38/01 Trybunału Konstytucyjnego i jakby odwołajmy się do tego, co jest w Konstytucji, że mamy dostęp, że mamy prawo do wiedzy o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne, a nie do tak zwanej informacji publicznej, czyli sprawie o sprawie publicznej. To jest ta kwestia bardzo, bardzo ważna. No i przypomnę ten artykuł 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który jest niekonstytucyjny w tym rozumieniu, nie powinno być w ustawie wpisane, do czego mamy dostęp, no ale tak się stało, no i to jest jakby ten element dużego sporu. Kolejna ważna rzecz, to i znowu wyrok Trybunału Konstytucyjnego, właśnie w tym kontekście dostępu do informacji, czy w ogóle myślenia o tym, jakie są te reguły dostępu na poziomie ustawowym, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, czyli regulacji trochę takiego myślenia o procedurach, bym powiedział dalej. Jesteśmy w procedurach i jest znowu Trybunał Konstytucyjny, odnosi się do tych kwestii ustawowych i wskazuje w tym wyroku K28/06 na jeszcze jeden ważny mankament tych rozwiązań prawnych w Polsce. To jest ta kwestia podstawowa też, której my może nie dostrzegamy tak na co dzień, ona się dzieje. To jest artykuł 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli wskazanie, że jeżeli w innej ustawie niż w ustawie o dostępie do informacji publicznej jest uregulowany tryb dostępu, czyli procedura, to ona ma pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. W momencie tworzenia jakby tego, jak powstawała ustawa o dostępie do informacji publicznej, to powinien być zrobiony przegląd wszystkich procedur dostępu do informacji publicznej, żeby to było porządnie zrobione. I ustawa o dostępie do informacji publicznej powinna być co do zasady głównym aktem. Znaczy, wyjątki powinny być naprawdę na palcach jednej ręki, żeby można było policzyć. Natomiast stało się trochę inaczej. Trybunał też to wskazuje, że wielość ustaw wpływać może w rzeczywistości na pewne ograniczenie prawa do informacji i takiego myślenia o tym, że jeżeli będzie tak, że będzie funkcjonowało 250 ustaw dotyczących trybów tych dostępu do informacji publicznej, to może się okazać, że po pierwsze nie mamy standardu tego
jawnościowego, bo procedury, co też Państwo wiedzą, nawet jak Pan tutaj Przemysław napisał, że procedury same mogą w sobie stanowić przeszkodę do zrealizowania konstytucyjnego uprawnienia do jawności, do wiedzy tak naprawdę. To jest ta kwestia na przykład informacji przetworzonej. To jest też niebezpieczne i to właśnie w tym wyroku Trybunał bardziej wskazuje na te kwestie właśnie wielości ustaw i też myślenia o tym, jak to powinno funkcjonować w relacji, czyli powinna, Trybunał też próbuje zasygnalizować zagrożenia, jakim jest wielość aktów prawnych i też myślenia o tym, co się dzieje, jeżeli tak dochodzi do takich sytuacji. Jakby myślenia, to jest bardzo ważne, że jeżeli na poziomie Trybunału Konstytucyjnego zapadają na samym początku tak naprawdę te wyroki dotyczące procedury jako przedmiotu ewentualnego utrudniania dostępu do informacji publicznej, no to jest jakiś w tym mankament. Jakby tu też jest, widzę, że wśród osób uczestniczących jest Zenon Michajłowski, który od wielu, wielu lat podkreśla to, że ten przepis GUMA artykuł 1 ustęp 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej może stanowić realną przeszkodę w realizacji tego uprawnienia dotyczące jawności. Zatem jest to ważny element do myślenia i też, bo to, co się pojawia w takich kwestiach związanych z jawnością, no to jest kwestia jakiejś pracy, co chyba jest trochę też nieuniknione już z punktu widzenia raczej praktyki tego, co się w Polsce wydarzyło, nad myśleniem o tym, że z polską jawnością coś trzeba zrobić, a tak naprawdę z polskim tak zwanym dostępem do informacji publicznej, no to jest też kwestia, że stoimy przed nową ustawą i ewentualnie wtedy rzeczywiście należałoby wrócić do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i poszukiwać tego, żeby rozwiązanie było w jednym akcie i żeby nie było. Kolejna rzecz, która też będzie chyba podczas pierwszego webinarium, ale dotyczy jakby też do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, no bo mamy tę nieszczęsną sferę wewnętrzną, która się już w Polsce objawiła i funkcjonuje. Natomiast tu też Trybunał Konstytucyjny wystąpił w roli, że zmierzył się z taką sprawą dotyczącą sfery wewnętrznej, już powiedzmy w dwóch wyrokach. Natomiast to jest pierwsza rzecz, jaka się pojawia, jest taki wyrok P325/12 i tutaj też Trybunał wskazuje na taki początek, jakby to trochę też proszę zobaczyć, co Państwo mogą się spotkać w ogóle w takim myśleniu o jawności, to ten wyrok też wskazuje. To jest pierwsza rzecz taka, że Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że oczywiście prawo do informacji mające charakter konstytucyjny należy szeroko interpretować, że to powinno być szerokie uprawnienie dające nam gwarancję tego dostępności do wiedzy. I to jest jakby ta kwestia, która się pojawia. Ale, i co też w niektórych orzeczeniach można sądów administracyjnych zobaczyć, no to jest kwestia jawność, natomiast później pada słowo ale. No i tu mamy, że Trybunał w pewien sposób, przepraszam za to słowo, zalegalizował sferę wewnętrzną funkcjonowania administracji i to wskazał, że oczywiście z tego szeregowego zakresu podmiotowego informacji publicznej Trybunał jakby odnosi się do pojęcia informacji publicznej, wyłączeniu podlegają treści zawarte w dokumentach wewnętrznych, jako o charakterze roboczym i tak naprawdę jakby tu wskazuje jakby ten kierunek myślenia. No jakby tu jakby trzeba się też z tym mierzyć, że jakby zostało tak naprawdę poprzez orzecznictwo zalegalizowana pewna sfera działania administracji, która jest uznaniowa kompletnie. To jest bardzo ważne, że to orzecznictwo dotyczące sfery wewnętrznej, roboczej, czy jakiejś innej takiej sfery, która ucieka, ona została w pewien sposób zalegalizowana przez orzecznictwo. Natomiast no, tu też warto na to wskazać, że z jednej strony mamy dobre orzeczenia dotyczące gwarancji, czy proceduralnych, czy myślenia o tym, czym jest prawo do informacji. Natomiast z drugiej strony się pojawia no, to takie słowo ale w jakimś zakresie funkcjonowania prawa do informacji. No i też Państwo na przykład, Państwo głównie z strony osób, które korzystają z prawa do informacji, to może się zdarzyć, że po prostu ktoś wskaże, no tak, jest ta sfera wewnętrzna, skoro Trybunał Konstytucyjny wskazał, że jest sfera wewnętrzna, no to ona chyba w jakiś sposób występuje. Natomiast
Też jest ważne, to tak jakby czytając całościowo różne rzeczy, które się dzieją, no, do tego wyroku, w którym Trybunał w pewien sposób legalizuje, jakby, przepraszam, że się nie powinno w ogóle spaść takie słowo, zarówno z mojej strony, jak i nawet w myśleniu moim nie powinno paść takie, że Trybunał legalizuje niepodlegające żadnym regułom wyłączenie jawności, czyli tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny zalegalizował ograniczenie prawa człowieka w zakresie, który jest niedopuszczalny prawnie, znaczy nie, jakby nie ma takiej możliwości. No ale tutaj jakby do tego pojawia się, do tego orzeczenia pojawia się zdanie odrębne sędziego Marka Zubika i on tak jakby trochę wskazuje właśnie na te kwestie, skąd to się bierze, jakby, że on się trochę nie zgadza z tym. Oczywiście zdanie odrębne nie jest orzeczenia się, jakby nie jest, ale jakby też wskazuje, że jest trochę takiego myślenia w Trybunale, czy było myślenia w Trybunale, że jest niebezpieczne, takie, myślę, że to może być niebezpieczne. No też tutaj wskazuje, że bardzo ostro sędzia Zubik odnosi się do tego, że postawione przez Naczelny Sąd Administracyjny pytanie prawne nie służyło umacnianiu uprawnień. Faktycznie bowiem dążyło do przyjęcia zawężającej wykładni prawa do informacji na rzecz ochrony dyskrecjonalnego sposobu wykonywania władzy publicznej przez prezydenta RP, bo to dotyczyło tak zwanych opinii OFE. Czyli samo jakby w Trybunale zostało dostrzeżone, że bardzo niebezpieczne jest to pytanie, bo ono prowadzi do tego, żeby prawo do informacji było zawężone. No, jest to zdanie odrębne na całe nasze nieszczęście, bym tak powiedział. No i to jest to pokłosie, które też było w pierwszej prezentacji z tego webinarium, to jest właśnie takie rozumienie, które w pewien sposób się już utrwaliło w Polsce, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji. To jest to jakby w pierwszej części tego slajdu, że procesowi podejmowania decyzji nie jest konieczna społeczna kontrola na każdym jego etapie. No, ja jestem akurat przeciwnik, znaczy przeciwne mam myślenie, uważam, że każdy proces decyzyjny w sferze administracji musi być poddany kontroli społecznej, na każdym jego etapie. Znaczy ja jakby nie widzę przestrzeni. Oczywiście możemy dyskutować o głębokości do tego okresie, w jakim to mogłoby się pojawiać, natomiast co do idei tak naprawdę w jakimś takim myśleniu, no jest to kompletnie niebezpieczne. Ja sobie też tego ciężko mi sobie to wyobrazić, że możemy, że naprawdę może się pojawić takie myślenie, ono się pojawiło, no i że to ono jest, że sądownictwo administracyjne wskazuje, że tak naprawdę, no znowu do tego pierwszego zdania, proces decyzyjny może nie być poddany kontroli społecznej. Jest to kompletnie niebezpieczne. Każda władza ma jakąś taką, nie wiem, czy zawsze, bo nie mam badań, nie znam tych badań, że w pewien sposób się wypacza, ale no jest jakieś takie myśli, jakby, no jakby bo to jest też prawo do informacji, pamiętaj, że zawsze może być skontrolowany, że to się, no tak, no dziękuję panie Michale o tym, że podniósł pan, że no, ja też mam takie poczucie, że prawo do informacji, że no nie przeszkadzamy tej administracji, raczej odwrotnie. Dobrze, to jakby kolejno, jeszcze jedna ważna rzecz, to jest rzecz, która się teraz pojawia na tle, bo nie wiem, czy Państwo u nas widzieli, na tle listu, bym powiedział, może takiej bardziej przykładzie, listu dotyczącego jawności wynagrodzeń osób pracujących w edukacji, czyli nauczycieli i nauczyciele. No to jest jeszcze ważna rzecz, w takiej sprawie też się wypowiedział Trybunał Konstytucyjny w takim wyroku K17/05. I to jest o tyle ważne, chciałbym powiedzieć, że jakby ja mam taką takie przekonanie, które polega na tym, że jakieś jest bardzo zakodowane po stronie administracji, też przepraszam w tej chwili osoby, które są tutaj z administracji, zakodowane bardzo takie myślenie, że jeżeli pytanie związane z prawem do informacji dotyczy jakichś elementów prywatności, to ta prywatność ma pierwszeństwo. To jest kwestia, że jak pytamy o wynagrodzenia, to one na pewno muszą być tajne. Jak pytamy o jakieś kwestie, no wynagrodzenia najczęściej, jakieś kwestie finansowe, to są prywatne, bo to musi podlegać o wyłączeniu z jawności, czy w ogóle o to nie można pytać, bo to jest prywatność. I jest taka w tej praktyce takie myślenie o tym właśnie prywatność, prywatność, prywatność. Po pierwsze nie zawsze, ale tu znowu możemy wrócić do tego, patrz nagrody. Tak,
możemy wrócić do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku, w którym się zajmował jakby tym kolizją prywatności i jawności, można tak powiedzieć. Trybunał, co jest ważne, też zauważa, że nie ma czegoś takiego, że jawność albo prywatność ma, ma pierwszeństwo. No to jest kwestia właśnie zupełnie odwrotnego myślenia, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć z góry, czy w danej sytuacji, jeżeli będzie dotyczył wniosek rzeczywiście elementów związanych z prywatnością, nie będzie w interesie publicznym, żeby one zostały udostępnione, te informacje. Po pierwsze, niektóre informacje z mocy jakby z sytuacji, że wchodzimy w sferę, jakby w sferę publiczną, czy związaną ze środkami publicznymi, pewne te informacje są dostępne dla ludzi. Ale dwa, jakby nawet są takie sytuacje, to jest w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że są takie rzeczy, które rzeczywiście dotyczą prywatności, to ważne jest to, że jak nawet dotyczą prywatności, to i tak może zachodzić sytuacja w danym otoczeniu, czy w danym stanie faktycznym, że i tak te informacje w interesie publicznym powinny być ujawnione. Oczywiście. Można odwołać się do artykułu 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji, gdzie tam jest napisane, że prawo do informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność, ale to nie jest tak, że to ma charakter bezwzględny. No nie można przyjąć, że to jest przesłanką bezwzględną. Natomiast no, my stoimy przed innym trochę wyzwaniem, że przez wiele, wiele lat w Polsce mieliśmy dosyć silny akcent i w tej chwili też mamy dosyć silny akcent postawiony na tak zwaną ochronę danych osobowych. Już mówię na ochronę danych osobowych, bo przypominam, że ustawa o dostępie do informacji publicznej posługuje się ochroną prywatności. Natomiast to jest kwestia ochrony tej ochrony danych osobowych od wielu lat, która występuje. Więc no było po prostu, czy to, co też Państwo czują, że od wielu, wielu lat mówiło się prywatność, ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych teraz RODO, no a ta jawność to no to trochę jakby po pierwsze nie ma ona takiej powagi, czy jakby takiego osadzenia w demokratycznym państwie prawa. Dwa, to jest taka kwestia jakby w ogóle, jeżeli chodzi o to, jakby, że my znaczy, że to może przeszkadzać na jawne. No jest jeszcze trzecia rzecz, która jest ważna, z którym jakimś ja mam kłopot jakby takiego myślenia o jawności, w ogóle pensji bym powiedział, czy wynagrodzeń, tak szerzej bym powiedział, no to jest kwestia, że naprawdę no wchodząc, jakby odwołam się do tego, co się wydarzyło po wyroku Sądu Najwyższego dotyczący umów cywilnoprawnych w Warszawie, które jakby ta słynna sprawa, która rozpoczęła tak zwane rejestry umów, właśnie tam padały podobne argumenty, że nie można ujawnić, że nie jest dobre, że w ogóle, ale co się stało tak naprawdę z punktu widzenia tego, że jakby została potwierdzona jawność stron umów? No nie jest to, znaczy nic się nie wydarzyło, że te osoby jakoś straciły, raczej możemy mówić o faktach, znaczy możemy prowadzić rzetelną debatę o tym, co się stało, znaczy jak płyną te wydatki. Natomiast co jest ważne w tym wszystkim, bo zarzuty, które się pojawiają, a co daje wynagrodzenie? No oczywiście, że wynagrodzenie, jakby sama informacja o kwocie wynagrodzenia, pewnie nie może, jakby czasami może nie dawać obrazu sytuacji, no ale tak naprawdę, jeżeli podnosimy, że to wynagrodzenie nie odzwierciedla tego, jaki jest nakład pracy, no to jakby, jaka jest przeszkoda, żeby poinformować, jakie jest wynagrodzenie, zakres obowiązków, czas pracy i różne rzeczy składowe. No to jest bardzo ważne w tej debacie. No jeżeli my mamy debatować, bo ja uważam, to też jest ważne, jakby to jest moje stanowisko, wynagrodzenia w administracji samorządowej są za niskie. Osoby, które pracują w administracji samorządowej zarabiają za mało. I moim zdaniem jakby w interesie zarówno osób zatrudnionych, jak i mieszkańców jest to, żebyśmy mogli zobaczyć to. Znaczy, kto ile za co zarabia, jaką ma odpowiedzialność. Natomiast to jest mój oczywiście punkt widzenia, pewnie można mieć inny. Natomiast przejrzyste kształtowanie wynagrodzeń czy przyznawania nagród daje... widzę, że tu się toczy dyskusja. Pewnie byśmy znaleźli dużo argumentów. To jest ważne. Natomiast wracając do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ważne, żeby do niego sięgnąć. Jeżeli nawet Państwo chcą poświęcić kilka wieczorów na to, bo on jest długi, ale żeby
spróbować się z nim zapoznać. Właśnie w tym kontekście zderzenia prawa do prywatności z jawnością. I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć też jakiś sposób myślenia, rzeczywiście jaki się kształtuje na zasadzie prawa do informacji. I przypomina na tym tle, co było też po ostatnio na grudniowym webinarium. RODO nie ingeruje w tak zwany dostęp do informacji publicznej. Samo RODO. I to jest jakimś takim ważnym. To też przeskoczę te kilka slajdów dotyczących tego RODO, ale to, żeby, no rzeczywiście to RODO nam się rozlewa z PUDO, bo prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych też jakoś próbuje jakby włączyć się do debaty o jawności, czy w zakresie politycznym, ale też w takim zakresie funkcjonowania zarówno biuletynów informacji publicznej Aleksandry Kujawski, czy też jeżeli chodzi o sposób prowadzenia sesji, i tu mam prośbę, bo nie pamiętam, przypomnienie osób z administracji, to było takie stanowisko chyba kilka miesięcy temu, w którym była rozsyłana ta informacja dotycząca sposobu prowadzenia sesji. Ale jakby no, to też jest trochę pomieszanie koncepcji. No, do końca PUDO nie jest od tego, żeby nam kształtować jawność w Polsce. Kolejna ważna rzecz, która się pojawia, to było sygnalizowane, ale też nie było tego orzeczenia, nie było tego postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. To jest kwestia tego rozumienia konstytucyjnego. Jest bardzo ważne, że wtedy Trybunał stwierdził, że organizacje pozarządowe nie mogą składać skarg konstytucyjnych, bo to uprawnienie z konstytucji przysługuje obywatelom. To jest to słowo, że obywatel ma prawo do informacji, czyli artykuł 61 ustęp 1. Natomiast to jest bardzo ważne, na tym tle też jest zdanie odrębne, jakby sędziego, jakby też pokazujący taki kontekst, że to prawo do informacji jest tak ważne, znaczy nie tylko ważne, ale jakby związane z funkcjonowaniem społeczności, czy też przez organizacje pozarządowe, czy też nie tak naprawdę, ale w takim myśleniu o tym, o roli prawa do informacji w społeczeństwie, czy w ogóle w takim w demokratycznym państwie prawa. Zatem no jakby mamy taką sekwencję zdarzeń Trybunału Konstytucyjnego. Dwa dobre orzeczenia dotyczące procedur, czyli wskazywanie, że w ustawach procedury, to jest ten pierwszy wyrok, 2002 rok, później mamy wyrok 28/06, w którym Trybunał wskazuje, że wielość ustaw regulujących tryby dostępu do informacji publicznej może stanowić realną przeszkodę w realizacji jawności w kraju, w Polsce. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zderzenia prywatności z jawnością, tego rozumienia, że jakby pokazania, że prywatność nie ma pierwszeństwa przed jawnością, tak samo jak jawność nie ma przed prywatnością, ale też wskazanie przez Trybunał Konstytucyjny sytuacji, w której nawet jak jest prawo do informacji, prywatność to podlega ograniczeniu. Mamy te zdania odrębne dotyczące sfery wewnętrznej i tego roli obywatela w prawie do informacji, więc o tym jakby trzeba było pamiętać, mi się długo ładuje. Tu też uzupełniająco przypominam, bo to do nas bardzo dużo pada tych pytań, mimo że już u nas są artykuły na stronie, sądy administracyjne wskazują, to już wynika z orzecznictwa, tego wydaje mi się, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób przewalczyć. W sytuacji, w której dochodzi do rozpatrzenia wniosku w ten sposób, że ma być wydana decyzja odmowna albo decyzja umarzająca postępowanie, to trzeba wniosek podpisać tradycyjnie, albo tradycyjnie, albo podpisem elektronicznym, albo złożyć poprzez ePUAP. Czyli jeżeli przyjdzie do Państwa takie sytuacja, że wzywam do złożenia, tam wpłynął wniosek i wzywamy do złożenia się do podpisania wniosku, to powinni Państwo dostać informację, że będzie wydana decyzja, ale też tak naprawdę ta historia jest jakby sama przez siebie powinna przemawiać. Natomiast jest bardzo ważne, żeby nie dać się wpuścić w taką drogę, że każdy wniosek ma być podpisany. Nie. Wnioski można o informacji publiczną składać anonimowo, bez podpisu. Dopiero w sytuacji, w której mamy dwie sytuacje, dojdzie do odmowy dostępu do informacji publicznej albo umorzenia dostępu do procedury wykonywania wniosku, to w takiej sytuacji może organ czy podmiot zobowiązany wezwać do złożenia wniosku tradycyjnie, bym tak powiedział, ale Państwo mogą odmówić, znaczy po prostu nie zareagować, wtedy wniosek zostanie bez rozpatrzenia. Czyli nie ma jakby obowiązku się ujawnienia,
może dojść do takiej sytuacji, że państwo odpuszczą to postępowanie, wniosek zostanie bez rozpoznania, ale dopytają państwo te informacje w inny sposób, takie uzyskują bez ujawniania się, bez podpisywania. Znaczy, to jest tylko kwestia czy chęci uzyskania, czy też ewentualnie znaczenia, w jakim zakresie organ odmawia. Co jest o tyle też ważne, no jeżeli jest wezwanie do uzupełnienia, tam jest 7 dni do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, która pojawia się u nas w poradnictwie, to też na to uczulam, to, że zdarza się, że państwo, że organy doręczają państwu decyzję jako skan dokumentu. Jeżeli organ czy podmiot zobowiązany wydaje decyzję odmowną dostępu do informacji publicznej, bo decyzję umarzającą, to musi ona wam państwu zostać doręczona albo tradycyjnie, albo być podpisana elektronicznie, albo przez e-płat. Zatem ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że jeżeli państwo dostaną skan dokumentu bez żadnego podpisu, bez niczego i to jest decyzja odmowna dostępu do informacji publicznej, żeby pamiętać, że wezwać wtedy taki podmiot do, jeżeli państwo by chcieli szybkość zachować postępowania, że proszę ją doręczyć tradycyjnie albo elektronicznie, to państwo wskazują, w jaki sposób ma być. Teraz idziemy w tej jawności, bo teraz przejdziemy też do przepisów samorządowych. To jest kwestia tak zwanej opłaty w dostępie do informacji publicznej. I tu jest bardzo też ważna rzecz, ostrzegam przed tym, sądy administracyjne zaczęły dopuszczać już od dłuższego czasu, ale chyba to wyraźniej teraz pada, dopuszczać kwestię wynagrodzenia za pracę osób wykonujących wnioski o dostęp do informacji publicznej. Też nie będę wchodził o zasadność tego sposobu myślenia, bo czy prawo do informacji jest zwykłą częścią funkcjonowania administracji, czy czymś ekstra, to możemy o tym dyskutować. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że teraz sekunda przerwy, bo muszę tutaj życiową rzecz dobrze, jestem. To bardzo ważna rzecz, jakby nie wchodząc w zasadność takiej opłaty, to jest trzeba pamiętać o podstawowej rzeczy związanej z jawnością, to jest taka sytuacja, z opłatą w dostępie do informacji publicznej, że przestrzegam przed tym, bo może dojść do takiej sytuacji, że dostaną państwo pismo, w którym zostają państwo poinformowani, czy w związku z państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, w związku wystąpi opłata. I teraz tak, jeżeli państwo to pismo pozostawią bez reakcji, to po stronie administracji jest obowiązek przygotowania tych informacji i udostępnienia, a następnie ewentualnie obciążenia państwa opłatą w dostępie do informacji publicznej. Czyli może dojść do takiej sytuacji, że państwo złożą wniosek, przychodzi informacja, o, tam w związku z państwa wnioskiem 1200 zł. Jak państwo nie odpiszą na to, czyli będą państwo milczeli, to administracja ma, powtarzam, obowiązek przygotowania informacji, obciąży państwa kosztami. Każda opłata, ważne, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. Można wycofać wniosek, zmienić sposób wykonania tego wniosku na niegenerujący koszty. Można oczywiście podtrzymać, ale jeżeli państwo będą milczeć, czy podtrzymają, to organ, podmiot zobowiązany wysyła państwu informację, później obciąża państwa opłatą i w jakiś sposób może do tego dochodzić tej opłaty. Więc na ten, jakby zwracam na to uwagę. Wszędzie, gdzie się pojawi opłata, słowo opłata, ważne, żeby w jakiś sposób zareagować. Zastanowić się, żeby zapaliła się lampka i zastanowić się, żeby coś się stało. W tej sprawie, której państwo mają wyświetlone, to może być straszak. Tak, może być straszak. Szczególnie, że dopuszczane są coraz bardziej te koszty pracy. Oczywiście organ musi wykazać, jakie to były koszty pracy, czy one jakie były rzeczywiste, ten koszt. Natomiast ta sprawa, którą państwo mają wyświetlona, dotyczy 1200 zł za przygotowanie informacji, które i tak są sprawozdawane. To szpital sprawozdaje do NFZ-u prawie ten sam zakres, ale szpital napisał, że musiał popracować nad tym, żeby je przygotować. Więc bardzo ostrzegam przed tym. Nawet odpowiem na to na końcu, na to pytanie.
Dobrze. I jeszcze taka, jakby w tych kontekstach różnych, które się pojawiają, to jest tutaj sygnalizowana informacja przetworzona. No i też mamy trochę nieszczęśliwe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, właśnie odnoszące się do tej kwestii informacji przetworzonej. Trochę odwołujące się do tego początku myślenia, czym ma być informacja przetworzona, że to jest informacja specjalnie przygotowana dla wnioskodawcy, według niego kryteriów, czyli to jest ten wkład intelektualny, który ma być wykonany. To też Trybunał się do tego odnosi i wskazuje właśnie na ten sam początek. Natomiast no, Trybunał idzie trochę dalej. Znowu słowo niedopuszczalne, ale legalizuje to, o czym nie było na samym początku myślenia, że liczba pytań czy liczba dokumentów tworzy, wnioskowanych tworzy informację publiczną przetworzoną. No i mamy tutaj w pewnych przypadkach szeroki zakres wniosku, wielu dokumentów może wymagać takich działań, które zakłócają normalny tok działania podmiotu zobowiązanego, utrudniają, i to jest bardzo niebezpieczne, proszę zobaczyć, i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób, mimo że składa się z wielu informacji prostych, będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, gdyż powstały w wyniku wykazanych wyżej działań. Zbiór nie istniał. No jest to bardzo niebezpieczne, bo to jest pytanie od granicy, jakiej liczby dokumentów tworzą się, powstaje informacja publiczna przetworzona. No mamy taki wyrok Trybunału, z którym się w jakiś sposób musimy mierzyć. I też Trybunał to dalej rozwija. My dołączymy prezentację do tego. Tu jeszcze Trybunał odnosi się do kwestii podmiotu, czy tam osoby, pozycji osoby wnioskującej, czy to radny, poseł, minister. Panie Piotrze, tak, to nie jest pan jedyny, któremu organ zarzuca paraliż urzędu. Pozycja osoby wnioskującej, dalej jest informacja, ochrona administracji, no i tu jest jakby ten element kompletnie znowu niebezpieczny na poziomie konstytucyjnym, Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wskazuje, że bo odnosi się do tego, że dostęp do informacji może spowodować niemożliwość szybkiego i sprawnego realizowania tych kompetencji w związku z koniecznością zaangażowania sił i środków w celu przygotowania informacji przetworzonej. I to, że powinno być ta brana jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznej. Czyli jakby ta administracja, ważniejsze dla wszystkich jest to, żeby administracja wykonywała inne zadania, które są oczywiście jej zadaniami, niż prawo do informacji. Jakby można się zastanawiać, czy tędy droga, czy nie, w takim kontekście konstytucyjnym. Jest jedna rzecz, co jest bardzo ważne z takiego punktu widzenia prawa do informacji. Jeszcze sekundę znowu. Z takiego punktu widzenia prawa do informacji. I teraz jest jedna ważna rzecz, bo tutaj Paweł Gąsiorowski, który uczestniczy, przyszedł z artykułem 51 z zagadnieniem, czy władza publiczna może robić... Gąsiorski, przepraszam, Jezus. No dobrze, przeprosiłem od razu, przecież jakoś wynagrodzę, skarpetki watchdogowe może. Clue jest takie, że... już widać, zaraz wszyscy będą, 40, tak też myślałem. A jaki kolorek? Prywata, żółty, dobrze, przepraszam. Będą do odbioru własnego. Jeżeli chodzi o jedną podstawową rzecz. I tutaj też było takie, pan Piotr wskazywał, że organ zarzuca mi paraliż. Są dwie ważne rzeczy, żebyśmy podkreślili. Prawa do informacji nie można nadużyć. Znaczy, nie ma takiej instytucji nadużywania prawa do informacji. Oczywiście sądownictwo administracyjne sobie poradziło z takimi sytuacjami. Też w jednym, nie tylko w jednym, ale pojawia się taka linia orzecznicza, na razie w drobiazgach, o tym, że ta Kielce, ale pierwszy był Naczelny Sąd Administracyjny z Klębowa, gminy Klębów, która dostała teraz nagrodę za różne rozwiązania, chyba informatyczne, dotyczące obsługi klientów. I jakby pojawiają się to orzecznictwa dotyczące nadużywania. Natomiast tego prawa nie można nadużyć. Dwa, władza publiczna, co jest bardzo ważne, nie może korzystać z prawa do... Znaczy nie może wójt, burmistrz, prezydent czy minister składać wniosków o dostęp do informacji publicznej, jakby jako organ.
To jest niedopuszczalne w sytuacji, w którym taki organ składa wniosek, to ten drugi powinien mu odpisać, że halo, halo, jest to prawo przysługujące człowiekowi czy organizacji pozarządowej, ale nie organom władzy publicznej. Trzy. Nie można, znaczy jakby można, bo faktycznie to się czasami dzieje, ale nie powinno dochodzić do sytuacji, w której organ zbiera w innych instytucjach informacje, kto o co wnioskował i później te informacje wykorzystuje. Znaczy jest to, czy wniosek złożony do prezydenta z zapytaniem do, nie, nie powinien, znaczy nie, organy nie muszą przekazać. To jakby w tej chwili mówisz, czy prezydent mógłby złożyć wniosek, prezydent nie może złożyć wniosku. To jest bardzo ważne. Jest jakiś kłopot, że osoby, które, znaczy po stronie administracji, że osoby, które korzystają z prawa do informacji są napiętnowane. Czy to w taki czy inny sposób, czy to jest charakter jakimś praktycznym, a czy to są kwestie właśnie zbierania danych o tej osobie. Znaczy władza nie może zbierać takich danych bezwzględnie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że część z Państwa może być poddana takim działaniom właśnie dyskredytującym Państwa jako osoby korzystające z prawa do informacji. No jest to niebezpieczna tendencja, ale też na całe nieszczęście, w związku z tym, że to będzie nagranie publiczne, no to trochę się do tego przykłada prasa, jakby prezentując różne stanowiska dotyczące nadużywania prawa do informacji. Ja, jakby mnie ktoś zapytał, to oczywiście również mógłbym podać tysiące przesadziłem, ale wiele przykładów dotyczących tego, że nadużywana jest pozycja administracji w prawie do informacji. Teraz kończymy trochę ten element jawności, jakby bardziej wskazując na te elementy pierwsze 45 minut, jakby mamy pewne standardy konstytucyjne, można się z nimi mierzyć w jakiś sposób, czy ten pozytywny, czy negatywny, natomiast jeżeli weźmiemy te pierwsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące jawności i one by były stosowane, albo ich rozumienie byłoby dosyć klarowne, to nie dochodziłoby do tych sytuacji, w których my się teraz borykamy w Polsce, na się właśnie z problemem informacji, jakiegoś myślenia o procedurach, o zakresie prawa do informacji, czy jakiegoś myślenia o tych standardach trybu prawa do informacji. No to jest jakby problematyczne. Teraz wejdziemy trochę w takie myślenie trochę samorządowe, myślące do czego można, co można... A, jeszcze jest jedna ważna rzecz, sprawa do informacji, bo ja to wielokrotnie mówię na różnych spotkaniach czy szkoleniach, ale rzadko pokazuję ten przepis. Przypominam, że w ustawie o pracownikach samorządowych jest jednym z obowiązków pracownika samorządowego jest udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym. To jest ta kwestia myślenia o wniosku ustnym w dostępie do informacji publicznej, ale też czy może odpowiadać za jedna osoba w imieniu całego urzędu. Nie, jakby jeżeli zwracamy się z pytaniem do pracownika samorządowego, to do jego obowiązków należy udzielanie odpowiedzi. Też proszę o tym pamiętać. No dobrze. I prawo samorządowe. Pani Izabelo, nie powinno. Jeżeli są w stanie wygenerować dwie rzeczy. Odpowiem na to ostatnie pytanie z dostępu, później tylko wrócimy na końcu do pytań. Pierwsza rzecz jest taka, że oczywiście, jeżeli pani zapyta o rejestr umów, a oni go albo będą twierdzili, że go nie mają, ale też jest cała procedura dostępu do umów, czy do w ogóle, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać tym pomysłom o tym, że albo nie mają rejestru, albo w jakiś sposób nie chcą zrealizować. To jest po pierwsze, proszę wyszukać publiczny rejestr umów, jest na stronie cała procedura dostępu, to jest pierwsza, może uda nam się za chwilę podać link. Dwa, wydaje mi się, że Paweł Gąsiorski mógłby też służyć pomysłami na ten sposób, więc myślę, że zrobilibyśmy to w ten sposób, że pani niech sobie nie zadaje pytania, czy co będzie, jak złożę wniosek, czy się uda, czy nie uda, czy to będzie przetworzona, czy nie przetworzona. Raczej panią bym zachęcał do złożenia wniosku, a później będziemy wspólnie zastanawiali się, co z tym zrobić, z fantem. A może się tak zdać, że pani dostanie. I tego życzę. Dobra. I teraz tak, raport o stanie gminy. Mamy, były raporty o stanie gminy, jeżeli ktoś nie zauważył to w zeszłym roku, jak ktoś zauważył to tak, czyli raz do roku wójt, burmistrz, prezydent na poziomie powiatu też i na poziomie samorządu wojewódzkiego musi powstać taki dokument, który jest
pewnym, powiedziałbym w skrócie, sprawozdaniem czy pokazaniem, jak wyglądała ta, jak wygląda ta gmina w roku poprzedzającym. I o tyle jest istotne, to jest trochę, z różnych punktów widzenia można stawiać różne zarzuty, jeżeli chodzi o te raporty o stanie gminy, ale jeżeli by dobrze podejść do tego i się zastanowić, jak, po co jest ten raport, to on może być takim źródłem wiedzy o tym, co się dzieje w gminie, zarówno jeżeli chodzi o dane, o pewne rzeczy, które są ważne dla debaty publicznej. Z punktu widzenia nas jako sieci obywatelskiej, to wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest właśnie to, że raz do roku przy dobrym powstawaniu raportów o stanie gminy mamy dostęp do wiedzy, czy zebraną wiedzę tak naprawdę o tym, jak wygląda ten samorząd. I to jest kwestia pierwotna. Natomiast nie chciałbym się odnosić do tego, jak te raporty wyglądały, bo to jest ważna rzecz. Natomiast podstawowa rzecz jest taka w ogóle i do tego zgadza się, że to są laurki, natomiast jest bardzo ważna rzecz, do czego bym Państwa zachęcał, żeby to nie uciekło. Znowu w tej chwili będą powstawały raporty, ale co jest kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania raportów, to jest to, że Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Czyli tak naprawdę to tego, co pan Przemysław tutaj napisał w czacie, to można dać wytyczne do tego raportu, które spowodują, że on nie do końca będzie laurką. Znaczy, może być laurką, jeżeli tak, będą takie wskaźniki, że naprawdę nasza gmina jest super. I są wytyczne w Związku Miast Polskich, ale bardziej bym, pierwszy rok był taki, a nie inny i wydaje mi się, że jesteśmy w dobrym teraz momencie o tym, żeby jeszcze o tym, jesteśmy w dobrym momencie ostatnim tak naprawdę, bo jest już marzec i będą sesje marcowe, a później jest już kwiecień, a po kwietniu jest maj, żeby się zastanowić nad tym, jak ten raport, co w tym raporcie o stanie gminy mógłby, co powinno być z punktu widzenia waszych państwa gmin, czy powiatów, czy województw i zasygnalizować to radnym. To w wielu miejscowościach jest tak, że radni z jakichś przyczyn, czy niewiedzy, czy to z przyczyn, że nie ma sensu, albo z jakichś jeszcze innych, nie powstają te uchwały dotyczące wytycznych do raportu o stanie gminy. Natomiast zachęcałbym do tego myślenia, bo proszę sobie pomyśleć, że będą Państwo raz do roku mieli, czy to laurki, czy nie laurki, ale jednak dokumenty zawierające konkretne dane związane z funkcjonowaniem danej gminy, to jeżeli będziemy mieli takie dokumenty, które powstają według identycznych wytycznych rok do roku, to może się tak zdać, że będzie to w pewnym zakresie wiedza, którą możemy porównywać, zarówno w mojej gminie, jak i porównywalnej gminie gdzieś w Polsce, jeżeli chodzi o czy układ urbanistyczny, czy też o takie kwestie myślenia o tym, o ludziach, czy o przestrzeni, o ludziach i też zasobności tej gminy. Natomiast jakby wydaje mi się, że nie chciałbym wchodzić, nie dałbym się wprowadzić w taką minę. No, zgadza się, panie Piotrze, no jeżeli nie ma większości, ale to jest też myślenie o tym, no w jakim zakresie, no jakby nie. Dwie rzeczy. Po pierwsze, nie uda się od razu tego wszystkiego zbudować, to jest ważne, natomiast no, można nad tym pracować. Tak, tam gdzie nie będzie, jest tak, są w tej chwili, jest jakby przykład Związku Miast Polskich, który tu była sygnalizacja i jest też przykład pochodzący z Fundacji Batorego. Jak ważne jest to, że my w sieci też pracujemy nad tym, żeby pokazać, co jest ważne dla takiego raportu i w jakim zakresie będziemy się do tego odnosić. Natomiast no, trochę bym powiedział tak, co mieszkańcy, co się wydaje, że mieszkańcy chcieliby zobaczyć, no to też takie prowokujące pytanie, no bo właściwie czy mieszkańcy będą chcieli to zobaczyć, ale co z punktu widzenia, bo jest Państwo uczestniczą w tym czacie, więc są Państwowie no też pewnie szczególna jest Państwa rola w Państwa w samorządach, to też kwestia myślenia, co byłoby nawet mi potrzebne, to żebym raz do roku mógł oglądać żebym mógł porównywać dane i co jest teraz ważne, Pani tutaj zauważyła, że co jest ważne, to jest ta kwestia, że tam mamy prawo do głosu, nie zawsze ten głos jest nam, to możliwość zabrania głosu na sesji jest dawana, więc to jest też taki moment, w którym możemy zabrać głos. Czy mamy sytuację raportów o stanie gminy?
One są laurkami w jakimś zakresie, w jakimś sieci. Nie ma konkretnych badań. W tej chwili my zbieramy z całej Polski informacje o raportach. Zapraszam na federowanie.sieciobywatelska.pl, żeby się temu przyjrzeć. Natomiast jest tak, że to jakby warto spojrzeć, jakby tu się pojawiają też hasła łożdogowe z punktu widzenia dostępności wiedzy. Może udałoby nam się przeprowadzić taką sytuację, w której mamy, że te, w naszej gminie raz do roku dostajemy komplet danych i sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda. To jest też kwestia procedowania nad uchwałą, że to jest podczas sesji, na której jest udzielane lub nie udzielane absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Co jest jeszcze ważne, to jest ta kwestia, o której przypominam, że radni podczas debaty nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Nie można tym radnym w jakiś sposób ograniczać. Natomiast co do mieszkańców, to oni się muszą zgłosić dzień przed debatą o raporcie stanie gminy. Jeżeli jest 15, nie więcej niż 15, to bez zgody, czyli kolejne zgłoszeń, później musi rada wyrazić na to zgłoszenie. Jeżeli chodzi o mieszkańców, natomiast w tej kwestii, więc jakby tu jest też ważne, że powstaje dokument, który ma dane, później specjalna sesja poświęcona temu, żeby można było o tym debatować i my jako mieszkańcy możemy zabierać głos. Więc to jest też ważne, ważne i też istotne, żeby to się działo. No to jest kwestia jeszcze jednego myślenia, które się pojawia, które jest chyba ważne tak naprawdę. Jak przeprowadzić sesję, na której jest debata o raporcie o stanie gminy, żeby ta debata była przyjazna, bym tak powiedział, żeby to rzeczywiście było miejsce na to, żeby podebatować. To są tylko jeszcze wymogi dotyczące tyle, ile trzeba mieć podpisów, jeżeli mieszkaniec chciałby zabrać głos, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Tak, panie Piotrze, to jest też widać chyba z tych pierwszych danych, które w ogóle są w Polsce, że niewielu mieszkańców zabiera głos, jeżeli chodzi o raport o stanie gminy. I wotum zaufania jest udzielane. Dobra. Przeskoczymy troszkę dotyczące kwestii raportu o stanie gminy. I teraz jest ważna rzecz, to jest inicjatywa uchwałodawcza, czyli kolejne myślenie o tym, o tych uprawnieniach, które tak naprawdę mamy, które w tej chwili są wynikają wprost z ustawy o samorządzie gminnym. To trochę też odpowiedź na to, jak radni są w opozycyjni, no można byłoby spróbować zachęcić radnych do zmierzenia się z taką debatą, z tymi wytycznymi do raportu poprzez inicjatywę uchwałodawczą. To jest też kwestia, jak one funkcjonują, to jest w tym nowym rozwiązaniu, to jest dopiero początek i tych uchwał nie jest za dużo, jeżeli chodzi o jakby to inicjowanie ze strony mieszkańców, natomiast jakby mamy tę procedurę, po pierwsze z ustawy wynika ta kwestia liczby głosów, natomiast jakby te przykłady, które ja znam, no nie są szczęśliwe, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego uprawnienia, ale co jest ważne i o co należałoby zadbać, zanim jeszcze powiem o tej procedurze, to jest to, że musi być specjalna, w każdej gminie musi być specjalna uchwała, która zawiera te elementy, które widzą teraz Państwo na slajdzie. Czyli jak ma być inicjatywa uchwałodawcza, to musi być w uchwale Rada przyjmuje konkretne rozwiązania, no bo bez tego ta inicjatywa uchwałodawcza nie funkcjonuje. O tyle to jest jeszcze istotne z tego punktu widzenia, że ona ma być rozpatrywana na pierwszej sesji, po której wpłynie. Nie później niż 3 miesiące, więc jakby mamy po pierwsze, mamy gwarancję czasu, która powinna być stosowana, jak składamy projekt uchwały, czyli mamy jako mieszkańcy, zbieramy podpisy, wpływa to i mamy określony czas, ma rada, żeby się tym zająć. No i dwa, to się wszystko musi odbywać według tych kryteriów określonych w uchwale. Więc tutaj raczej też do zobaczenia, czy taka uchwała powstała, a jak ona powstała, co ona zawiera, czy te elementy, które się z niej pojawiają, są, powiedziałbym, czy mają... przepraszam, bo przeczytałem pytanie, to pomyślałem sobie, jak na nie odpowiedzieć, czy jak funkcjonują te reguły. Teraz odpowiem panu Przemysłowi. Oczywiście, jeżeli chodzi o, że można skierować taką projekt rozwiązań legislacyjnych na poziomie samorządu, można skierować nie tylko
petycją, ale też wnioskiem. Natomiast to powoduje, że tylko petycja lub wniosek zostanie rozpatrzona uchwałą, czy to był dobry pomysł, czy nie. Tu już jest debata nad konkretnym rozwiązaniem tak naprawdę. I oczywiście, jak najbardziej, tak jak pani tutaj wskazuje, można namówić radnych, czy trzech radnych, zależycie, jak to jest określone w statucie, żeby oni przedstawili taki projekt uchwały. Natomiast no, to jest kwestia już doboru, bym powiedział, strategii. Natomiast jakby w tej chwili też mieszkańcy mogą przynieść i teraz jest pytanie o to, no co najmniej, no ja bym się z tym nie zgodził, znaczy tworzenie tych fikcji, że to musi być tak dużo osób, byłoby niewskazane i też graniczy, co najmniej to będzie, że to 100 osób ma być podpisanych co najmniej, jakby to odpowiadając w skrócie. Dobrze, i teraz tak, idziemy dalej. Wydatków do budżetu. To akurat jest ten kłopot z inicjatywą uchwałodawczą, to jest ten kłopot, powiem panu Przemysławowi, to jest ten kłopot, na ile to mają być zadania, znaczy, ważne jest to, żeby to były zadania będące w kompetencjach Rady. No i przepisy dotyczące wpływania na zmiany budżetu są takie, że inicjatywa wychodzi od organu wykonawczego. No i tu jakby jest to ubezmocnowolnienie trochę radnych dotyczących kwestii finansowych. Przypomnę różnice i to jest jakby, też się pojawia i tutaj bardzo ważna rzecz, to są kwestie interpelacji i zapytań, jakie są kierowane do organów wykonawczych. Gdzie przede wszystkim interpelacje i wnioski interpelacji po tych zmianach prawa, jeżeli chodzi o radnych, ale też jak się Państwo przyglądają w funkcjonowaniu, to są kwestie nie składane na sesji Rady, a kwestia jakby międzysesyjnego bardziej działania radnych. Nie, nie mogą być w statucie, Pani Wiktorio, musi być osobna uchwała. Ja się nie zgadzam z tym, że jeżeli ustawodawca pisze, że w uchwale, że to będzie w statucie, to się zdarza. I tutaj odpowiadam od razu. I teraz tak, interpelacje i pytania, żeby to trochę do porządku, też porządkując trochę obrady. Pierwsza rzecz jest taka, że interpelacje i wnioski to nie składa się podczas sesji, to jest bardzo ważne. Dwa, co trochę dotyczy interpelacji i wniosków, ale tak obok, to jest kwestia punktu wolne wnioski, który jest wykorzystywany do wszystkiego i do niczego. Punkt wolne wnioski w zakresie funkcjonowania Rady to jest część, w której składa się wnioski dotyczące tego, co w zakresie swoich kompetencji ma Rada. To nie jest to, że we wolnych wnioskach wstaje osoba pełniąca funkcję radnego i mówi, że jest dziura u niego, czy u niej w okręgu wyborczym. To wolne wnioski dotyczą, zgłasza się... Czytanie apeli to, no, to nie jest wolny wniosek. No się jeszcze raz powtórzę, wolne wnioski to jest to, co mogę zgłosić jako radny, co dotyczyłoby zadań i funkcjonowania Rady. No Rada nie jest od tego, żeby dziurę łatać. I to jest bardzo ważne. Wielu radnych tego nie rozumie i też, dlaczego o tym mówię, bo ten sposób wykorzystywania interpelacji i zapytań jest bardzo... To zaraz, chyba że dziurę w budżecie. Tak, znaczy bardzo ważne. Interpelacje i zapytania. Przed interpelacją i zapytanie i odpowiedzi na nie 14 dni muszą wisieć w BIF-ie, porządkując ten element. Mamy też wolne wnioski i to jest taki element, który wolne wnioski, punkt, który powinien dotyczyć. I też jest ważne, co Państwo też sygnalizują. I teraz jest pytanie o to, o jedną rzecz, że są wprowadzane takie rozwiązania w niektórych gminach, słuszne poniekąd, że mieszkańcy mogą zabierać głos. Czy jest jakiś punkt, trybuna obywatelska, czy jakiś inny element funkcjonowania Rady Gminy? Słusznie. Natomiast też ten element nie powinien być wykorzystywany do tego, żeby podczas sesji zgłaszać wszystkie swoje problemy.
że trybuna obywatelska, teraz przychodzę i na radzie zgłaszam. Też to jakby w ramach kompetencji powinno być rady, znaczy tego, co może rada zrobić, a nie tego, że jest to po prostu moment, w którym każdy może przyjść. Znaczy, oczywiście to jest trochę zawężające, co ja mówię, natomiast, bo zwracam na to uwagę, bo mam taką wielką taką obawę dotyczącą tego, kiedy kończy się to, że godzimy się na to, że coś funkcjonuje, a coś po prostu, bo tak nam się wydaje, że jest słusznie. Obowiązuje zasada legalizmu i ja bym się tej zasady legalizmu pilnował w tym pytaniu. Interpelacje i zapytania, odpowiedzi 14 dni muszą wisieć w biuletynie informacji publicznej. I to jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać. No i to jeszcze przypominam, że jest wyraźnie wpisane, że interpelacje składane są na piśmie, a nie tylko tam jakby na ustnie, co trochę tradycyjnie bym tak powiedział, że one są ustnie. Dobra. To przypominam jeszcze tylko o głosowaniu imiennym, że musi być głosowanie imienne w każdej, czy to są urządzenia, czy nie urządzenia, jak nie funkcjonują urządzenia, to trzeba tych radnych wypytać, czy i radne jak głosowali. Jeżeli chodzi o takie kwestie związane z funkcjonowaniem rady, to są takie kwestie właśnie, jeżeli chodzi o to głosowanie imienne, to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że jeżeli nie ma tych urządzeń, to musi być głosowanie imienne. Ja chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy, też związanej z nowym funkcjonowaniem. Gdzie ja to mam? Radni kontrolujący, ale też o nagraniach chciałem powiedzieć. I teraz tak, już większość z Państwa wie, albo pewnie wszyscy, że sesje rady są transmitowane i nagrania powinny być w biuletynie informacji publicznej. Muszą być. Pytanie, które się pojawiło i chyba tu jest osoba, która je wygenerowała, to czy można prowadzić obrady Rady Gminy, jeżeli na przykład padnie nagrywanie, przepraszam za to słowo. Nie, nie można. Musi powstać, obowiązkiem Rady jest to, żeby władzy jest po tym, że jak pada, że ma być nagranie z całego przebiegu sesji. Jeżeli nie ma urządzenia, jeżeli nie ma, teraz odpowiem na to, jeżeli mamy urządzenie, że nie ma możliwości nagrania, to musi nastąpić przerwanie sesji. Jeżeli pada tylko system do głosowania, to wtedy się ręcznie to się to znaczy odbywa się to radny Osowski, tak, za czy przeciw. Natomiast i to jest też wynika z ustawy. Natomiast brak możliwości nagrania powoduje to, że nie nagrywa się, znaczy, że nie można prowadzić takiej sesji. I to jest bardzo, bardzo ważne. Czyli system do głosowania może paść, wtedy jest tradycyjny, natomiast jeżeli nagrywanie padnie, to nie można prowadzić dalej sesji. Tu mam kłopot, trochę taki też, zaraz odpowiem z anonimizacją podczas sesji. Kłopot jest trochę inny, czy jeżeli na przykład online idzie transmisja, bo internet się wyłączy. No ja bym bardziej już trochę liberalizując nawet swój pogląd, jestem jakby za tym, że jeżeli no oczywiście nie można zapewnić tej transmisji, ale będzie nagranie, które będzie dostępne online, no to aż tak względnej przesłanki by nie stanowiło, choć jeżeli byśmy się czepiali dokładnie treści tych przepisów, no to że ma być transmitowana rada. To może nastąpić jakieś techniczne przesłanki, boże problemy, które nie pozwolą, że głos nie idzie obraz, ale jakby w całości później tak musi być nagranie, które jest umieszczone w BIP-ie na stronie w sposób zwyczajowo przyjęty. I teraz tak, padają te pytania o anonimizację podczas sesji. To jest w ogóle ciekawy problem dotyczący funkcjonowania obrad rady, no bo pytanie jest takie, czy obrady Sejmu są anonimizowane? No nie są. Więc to jest trochę takie pytanie, dlaczego na poziomie mogą być obrady Sejmu tajne, tam jest możliwość wyłączenia jawności Sejmu, ale jak nie ma wyłączonych obrad Sejmu, no to też nie, jakby, to jest to samo uprawnienie do korzystania z tego samego uprawnienia. Oczywiście, ja bym trochę tak problematycznie odróżnił dwie rzeczy. Obowiązek transmisji online. I nigdzie nie jest napisane, że znaczy to jest ten kłopot, że transmisja online, jakby z czego będzie wynikała
cenzurowanie transmisji online. Z jakich przepisów oczywiście, można pewnie byłoby powołać milion, ale bezpośrednio nie ma moim zdaniem takiego uprawnienia. No i to jest trochę pytanie na to, jak to się dzieje. Oczywiście, druga rzecz. Jest jedna ważna rzecz o tym, że to mogą, że to ja słyszę takie obawy, ale co się stanie, jak radny zacznie mówić o jakiejś osobie fizycznej? Znaczy, to nie jest tak, że są dwie różne rzeczy. Obowiązek transmisji, jakby to jest ta kwestia, nie wiem, tak zwanej, bym powiedział, odpowiedzialności. Znaczy, ja mam jakby inne pytanie. No, dlaczego mamy powodować i na jakiej podstawie prawnej ograniczenie jawności transmisji, też ja bym to uznał szeroko rozumiane transmisji, jawności transmisji, w związku z tym, że coś może paść, no jak coś padnie, to wtedy się będziemy zaczynali się zastanowić, czy to podlega jakiejś odpowiedzialności prawnej, nie mówię karnej, tylko w ogóle coś można z tym zrobić, czy nie można, bo to jest jakby nie generuje przed tego, co się może wydarzyć, może nawet dużo się wydarzyć, to jest krzesło może spaść, no nie mam tego jakby na to odpowiedzi. Natomiast jest obowiązek transmisji. Nie ma też podstaw, teraz odpowiem na wnioski i skargi, nie ma też podstaw wprost do wyłączania jawności. I się nie zgodzę z tymi autorami z doktryny, że można wyłączyć jawność obrad sesji i komisji. Ja nie widzę ku temu przesłanek, nawet jak tam się odbywają rzeczy takie, a nie inne. I teraz będę dalej idącą postawię rzecz, o której zawsze mówię. Jeżeli ktoś składa wniosek do rady albo skargę do rady, to znaczy, że się godzi, żeby było to publicznie debatowane. I ja nie będę tutaj prowadził dyskusji o tym, że a może się pomylił, a może nie znał prawa, a może coś tam. To nie jest mój problem. No przykro mi, ale to nie jest mój problem w takim myśleniu o tym. Jeżeli ja idę do rady, organu władzy publicznej, który debatuje otwarcie i podejmuje uchwały, załatwia swoje działanie, rady kończy się uchwałą, czy to będzie aktem prawa miejscowego, czy innym, czy uchwałą, która też jest prawem, to każde działanie, które wpływa na ten organ poprzez wniosek czy skargę, musi być jawne. To oczywiście może się pojawić w skarze czy wniosku elementy związane z prywatnością danej osoby. No i to jest kwestia ewentualnego postępowania. Natomiast ja nie widzę podstaw do tego, żeby wyłączać imię i nazwisko osoby, która przychodzi z problemem do rady, która chce, żeby jej problem był debatowany publicznie. Nie twórzmy fikcji. Zgadza się, panie przewodniczący. To jest generalnie jakby cała ta debata, również dotycząca wprost jawności, ale też jakby pokłosia jawności, dostępności informacji, właśnie będzie polegała na tym, że z każdej strony usłyszymy argumenty. Natomiast jakby kłopot jest jeszcze inny, że ja nie wiem, jak, może i wiem, trzeba sobie zadać pytanie, skąd się bierze tak dużo działań do tego, żeby czegoś nie pokazać? Ja nie mówię, że to jest specjalnie utajniane, bo coś tam, bo tam są same jakieś niedobre rzeczy. Ale jakby takiego nawet przekonania, że to musi być obradowane, że musi być jakaś możliwość, żeby rada za zamkniętymi drzwiami debatowała, że sesja, że nie można nagrywać komisji, bo coś tam. Tak dużo mamy zakodowane tego myślenia o tych właśnie wyłączeniach jawności, że to też w takim kontekście właśnie głosowania, oświadczeń majątkowych, czy różnych rzeczy i tych głosów, że w związku z tym, że publikowane są oświadczenia majątkowe radnych, to bardzo dużo ludzi się nie decyduje, żeby pójść do rady. No to jeżeli w takim raczej myśleniu, że jawność szkodzi, może jeszcze mi nikt do tego nie przekonał, że jawność szkodzi. Raczej jest takie bardzo pokazywanie, że coś się złego stanie, jak coś zostanie ujawnione. Natomiast my jesteśmy dalej na tym etapie, że jeszcze nie doszliśmy do sytuacji, w której jakieś bardzo specjalistyczne dane są ujawniane i komuś się z tego powodu stało. Tak, panie Przemysławie, zgadzam się, odręczne wpisywanie oświadczeń majątkowych to jest problem. Dobra. Czyli mamy tak, pierwsza duża część, 45 minut, dotyczyła takich kwestii, trochę pokazania konstytucyjnego aspektu tych różnych rzeczy, z którymi się mierzymy. I nieważne, czy kocha się, czy nie kocha się prawa,
Czy ono jest trudne, czy nietrudne? Uważam, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące jawności powinniśmy przeczytać. Właśnie, żeby sobie nie dać czegoś wmówić. Albo żeby debatować o tym, no bo one są jednak jakąś, nie jakąś, tylko są pewnym wyznacznikiem, też zbierają dużo myśli odnośnie jawności, więc warto. Nie dam się. Można zobaczyć w BIP-ie moje wynagrodzenie, nie stać mnie tak na skarpetki. Ale zachęcam do kupienia naszych skarpetek albo przekazania nam 1%. To jest ten aspekt konstytucyjny. Druga część to tak pokazując różne rzeczy, też już z prośbą do państwa, żeby państwo się do nas zgłaszali. Raport o stanie gminy. Znaczy bezwzględnie ja jestem jego ogromnym zwolennikiem takiego właśnie rzetelnej debaty o danych, ale też nauki o tym, co się pojawiło tu w czacie, debatowania w ogóle o tym, żeby przyjść i podebatować o tej naszej gminie, jaka ona była w zeszłym roku na podstawie raportu o stanie gminy. Trzy, to mimo, że są te instrumenty, które państwo wskazywali, że można skorzystać z wniosku, z petycji, żeby coś przynieść, jakieś rozwiązanie prawne do gminy czy do rady, ale jest o tyle ważne, że mamy inicjatywę uchwałodawczą. I też takiego uczenia się tego naszej samorządności, to żeby korzystać z tego. Wpływanie na prawo jest pożądanym aspektem funkcjonowania. Też nie czekając na to, co nam rada przyniesie, uchwali, to jest też kwestia przychodzenia i stawiania trudnych tematów przed radą. Oczywiście proszę mi tutaj, jakby, nie, to złe, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że państwo powiedzą, to nie działa, natomiast ja nie chciałbym też, żebyśmy weszli w takie malkontentstwo, nie działa. No, zdarza się tak, że władza jest oporna, czy administracja, przepraszam za to słowo, oporna, ale w takim sensie, że to mieli się długo, czy stawiane są różne rzeczy przed tymi wnoszącymi, ale to też jakby to wielu radnych mogłoby powiedzieć to samo, tych radnych opozycyjnych, czy w ogóle funkcjonujących w administracji, osób zapracujących w administracji, że to wszystko jest, wymaga czasu. Natomiast jeżeli my nie będziemy sami inicjowali, czy dawali, korzystali z tych instrumentów, no to tak naprawdę zawsze będzie tak, jak było. I tych historii ciemnych można powiedzieć, ale też jakby się inspirując. Inicjatywę uchwałodawczą. Bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, co ja pokazałem, to jest ta kwestia interpelacji, zapytań, które są na piśmie, one są międzysesyjne, takiego porządkowania trochę też naszych samorządów. To jest też ważne. Zaczyna się wszystko od prawa do informacji, a im później, im więcej zdobywamy informacji, tym się okazuje, że jeszcze coś. Natomiast bardzo też się pilnowania tego pewnych zasad i to jest ta właśnie zapytanie interpelacji, czy wolne wnioski, czy proponowanie Trybuny Obywatelskiej w swoim samorządzie. I to no jakby też jest bardzo dużo historii sukcesu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu i w ogóle. I teraz dalibyśmy sobie 13 minut na pytania i sugestie. Ja przypominam, i to też wpisuję, część z państwa po prostu korzysta porady. Rady sieci obywatelska.pl. Zachęcam do pisania ze wszystkimi problemami do nas, nie życiowymi, ale związanymi z jawnością, z funkcjonowaniem samorządu, dostępnością informacji. Staramy się odpowiadać na to i też o tym, żeby pamiętać. I teraz zacznijmy, jeżeli by pani Agnieszka pomogłaby mi uporządkować pytania, tak żeby nie było tym razem. Nie uciekły pytania. No to zacznę od tych, co tutaj. Panie Piotrze, trzeba być twardym. No i tyle powiem. I zdaję sobie sprawę z tego, że no, nie jest to. Przepraszam za to, ale jakby no, wszyscy, jakby większość z nas się zmaga z tym samym, że to ten nadużył, tamten za dużo, co coś tam, no jakby raczej myślenie o tym, do czego jakiegoś takiego właśnie myślenia, inspirowania się też i też nie dawania sobie, dania sobie też czasu, to jest bardzo ważne, bo zmiana wymaga czasu. I to jest tak, że w takim okresie krótkim, nawet powiedziałbym 5-letnim, może się okazywać, że nasza presja nie ma jednak sensu, jak to pan Przemysław hashtagiem pokazał. Natomiast
to się wszystko zmienia, naprawdę. Znaczy, to jest bardzo ważne. No, na takim etapie, jakim my teraz dyskutujemy o jawności, znaczy, wytrzymali Państwo godzinę i 19 minut i też takiego, nawet i spotykamy się w 40 ponad osób i ja mówię o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Jakby inspirująco, kiedyś bym się nawet nie odważył do Państwa opowiedzieć, że Trybunał coś orzekł, bo wydawałoby mi się to, no w sumie po co ten Trybunał, natomiast no to jest też dobry moment mamy, no naprawdę to się wszystko rozwija. Więc tu jakby do Pana Piotra taka odpowiedź i w ogóle myślenia o tym, co się pojawiło. Mamy Pana Pawła załatwioną artykuł 51, czyli tam jest taka kwestia, że władza zbiera informacje dotyczące osoby wnioskującej, jest to niedopuszczalne prawnie. Moim zdaniem postępowanie organu, który zbiera dane o tym, kto ile wnioskuje, gromadzi te dane, jest przestępstwem. Nie wiem, czy Pan Paweł jeszcze tu jest. Kiedy płacimy w USA? Jeżeli to jest kwestia wpisu, no to można zrobić dwie rzeczy. Taktyki są dwie. Jeżeli składamy skargę na bezczynność, to każda skarga powinna być opłacona, wniesienie władz powinno być wiązać się z opłatą. Nie wniesienie opłaty wymaga działania sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wpis. I niektórzy po prostu czekają na reakcję organu, bo niektóre organy po złożeniu skargi reagują w jakiś sposób. I wtedy to jest bardziej taktyka, taka jakby z praktyki, no jak już złożę skargę, to może mi szybciej, to po prostu mi udostępnią i jak nie opłacę tego tak zwanego wpisu 100 zł, to sprawa po prostu nie będzie miała kontynuacji, a ja dostałem te informacje. Więc to jest jakby bardziej takiego, kiedy płacić za wpis od skargi, powinno się od razu, to jest, a jak sąd wezwie i nie opłacimy, to sprawa nie będzie kontynuowana, natomiast jest szansa, że dostaniemy odpowiedź na skargę i będziemy widzieli, jakie jest stanowisko organu. Troszkę opracowujemy to, pan Przemysław tutaj napisał, opracowanie kodeksu dobrych praktyk dla samorządów, w jakimś małym zakresie staramy się pokazywać, czy też osoby z nami związane, tu był link wyżej, do procedury z rejestrami umów. My zajmujemy się monitoringami, mamy opracowane dane, czy metodologię monitoring spółek komunalnych, sportu, tak zwanego korkowego, więc też są te kwestie pokazane jak najbardziej przejrzyście. No też myślimy o tym, że ważne są te dobre przykłady, czy w ogóle zachęcanie administracji do jakiegoś myślenia o tym, co się dzieje. Dobrze. Panie Kamilu, pisanie do NSA i wskazanie, że no, żeby to było szybciej. My ostatnio złożyliśmy skargę na przewlekłość postępowania i Naczelny Sąd Administracyjny nam odpisał, że według trybu jest niezasadna skarga i rozpatrywane są sprawy, tak zwane sprawy kasacyjne według kolejności. I tyle się wydarzyło w sprawie. Natomiast też nam Naczelny Sąd Administracyjny napisał, że my w ogóle nie sygnalizowaliśmy tego, żeby sprawa była szybciej rozpoznana. No to teraz chyba za każdym razem będziemy sygnalizowali. Przypomnę, że artykuł 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że wyrok powinien zapaść w ciągu miesiąca. Więc to też jest ważne. Teraz pan Piotr pisze, obywatel przychodzi i chce zobaczyć dokumenty do wglądu, a urząd nie chce pokazać. Każe złożyć wniosek na sekretariat i czekać. Wniosek ustny, czyli jest tak samo zobowiązujący wniosek, jak wniosek tak zwany pisemny. I jeżeli składamy wniosek, jeżeli informacje są możliwe, dostępne od tak zwanej od ręki, to powinien być wniosek ustny wykonany. Natomiast jest to ciężko uchwytne, bym tak powiedział, o tym, kiedy jest to od ręki, a kiedy nie od ręki. Jeżeli był to jeden dokument do wglądu, no to moim zdaniem nie ma powodu o to, żeby przedłużać ten termin. Panie Krzysztofie, zdarza się, panie Krzysztofie Kubat, o tym, że obywatel pytający staje się wrogiem publicznym.
Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem? Nie wiem, czy następne webinarium nie będzie pytania odpowiedzi, żeby wcześniej je zgłosić i na przykładzie tego zbudujemy jakąś historię, czyli że przy ogłoszeniu webinarium będzie można zgłosić problemy, pogrupujemy je i będziemy na nie odpowiadać jako case study. Koniecznie, dobry pomysł. No, pomysły się czasem rodzą, nawet o 20:24 w czwartek. A może ktoś ma jeszcze jakiś dobry pomysł, przykład? Nie ma wyraźnej przesłanki do publikowania. Piotrze. Nie jest łatwo. Nikt nie obiecywał, że będzie. Dobrze, teraz jeszcze łyka wody wezmę. Dobrze. Jeszcze prośba, żeby zarządzenie. O tyle to jest ważne, co pani to Izabela pyta. Co do zasady zarządzania, wójta, burmistrza mają charakter wewnętrzny w stosunku do urzędu. To jest raczej takie myślenie, że nie zewnętrzne. Pan Kamil zadaje, czy Rada ma prawo, przewodniczący Rady może za każdym razem odebrać głos, prowadzi tę kwestię porządek. Może być jakaś kwestia uregulowana. Czyli jakby odpowiadając po kolei, pani Izabelo, to jest kwestia, zarządzania mają charakter wewnętrzny, czyli zarządzania uregulowane w ustawie o samorządzie gminy mają charakter wewnętrzny, a nie powinny rodzić sytuacji na zewnątrz. Dobra. Materiał, będzie nagranie z tego i w jaki sposób to udostępnimy. Dobrze, to teraz tak, proszę. Zalega. Sekundę. Próbuję teraz odkryć, do czego pan Piotr. Panie Kamilu, odnośnie funkcjonowania obsługi prawnej Rady, to należałoby zrobić osobne webinarium. Gminy w ogóle, jako też praktyki. Nie tylko na wezwanie. Rada może zasięgnąć opinii. To też nie wiem, jaka jest umowa pomiędzy obsługą prawną. A umowa ta spisana, to w jakim zakresie, czy radni też mogą się zwracać o pomoc? Pani Izabelo, nie jest to prawdziwa praktyka. Nie ma nic związanego z prawem ta praktyka, że można zobaczyć zarządzania zewnętrzne, wewnętrznych, nie. Jest to zwyczaj u państwa. No dobrze, to teraz słowo na podsumowanie. Jakby państwo, każdy, kto słucha, napisał, z jakiej jest miejscowości, to sobie zobaczymy na końcu. Oczywiście nie jest przymus to, ale to przynajmniej będziemy widzieli, jak się rozkłada układ, poza tym, że widzimy to trochę w seminarium, jak to się dzieje, więc nam się później zobaczymy, skąd są państwo i różne rzeczy, jakie się pojawiają. No to jednak trochę osób słuchało, ja myślałem, że tylko ci, którzy tam piszą, bardzo ładnie, dziękuję państwu. No, troszkę się tu znamy z niektórymi. I pani Agnieszka Podgórska jeszcze pisze, zobaczymy skąd jest pani Agnieszka. Nie tylko. Dobrze, to tytułem podsumowania. Znowu inspirujące. Ja wiem, że to, co ja powiadam, to nie jest tak, że bo państwo by chcieli konkretnych wielokrotnie odpowiedzi. No, na konkretne odpowiedzi czy przypadki zapraszamy porady sieciobywatelska.pl. Również administrację z pytaniami najróżniejszymi i z myśleniem o tym, co u państwa. Tak, znak zodiaku, ja jestem małpą. Tak mi się wydaje. Tym i innych.
I też właśnie, to, i są dyżury, bardzo bym zapomniał, na zespół prawny, za który wykonuje kawał ciężkiej roboty, im za to dziękuję, jest też pod telefonem, pod mailami, zachęcam z tymi przypadkami, a tak naprawdę nigdy sobie, będę to zawsze powtarzał, proszę sobie nie dać mówić, że się czegoś nie da, tylko trzeba to dobrze przemyśleć i wielokrotnie używać prawa, bo się udają. Ja Państwu bardzo dziękuję za to, że Państwo są, że wielokrotnie Państwo z jednej i z drugiej strony, a nie ma tak naprawdę stron, działają na rzecz lepszego samorządu i tego, że żeby się działo inaczej, żeby było inaczej, żeby dla nas wszystkich było. Wielkie dzięki. No jednak się pojawiły znaki Zodiaku. Dziękujemy Pani Agnieszko. Dobrze, to jeszcze ja już sobie pozwolę tutaj, już nie zamykam, bo jeszcze dam szansę popisać. Dziękuję, dziękuję. Trzymajcie się serdecznie i dobrej nocy wszystkim życzę. I już można nie klikać, bo ja już będę zamykał też czat, więc nie dopisujemy literek. Do zobaczenia. Można będzie ewentualnie w komentarzach na Facebooku czy gdzieś. Trzymajcie się i dobrej nocy.